Drodzy współbracia, drodzy parafianie, drodzy nauczyciele i uczniowie, rodzice i absolwenci, drodzy współpracownicy i członkowie bractw. Wszyscy, którzy tworzycie szkoły poboczne w naszej prowincji. Składam wam najserdeczniejsze życzenia na święta Zmartwychwstania Pańskiego, znajdując się w krypcie kościoła przy ulicy Pijarskiej w Krakowie, przed dekoracją Bożego Grobu. Wyobraźmy sobie apostołów w Wieczerniku za zamkniętymi drzwiami. Pomyślmy o ich obawach, o tym wszystkim, co przeżyli. O tym, że jeśli otworzą drzwi, spotkają nieprzyjaznych ludzi, ale zobaczą też grób, w którym złożono ciało Jezusa. To przez te drzwi przyszedł do nich zmartwychwstały Chrystus, żeby udowodnić im, że żyje. I żeby przekonać ich, że mogą je otworzyć i przekonać się sami, że grób jest pusty. Niech ta nadzieja, która pozwala nam otworzyć zamknięte drzwi, wyjść i dawać świadectwo o życiu, będzie najpiękniejszym owocem tych świąt.